Witam wszystkich na dzisiejszej konferencji. Będzie się składać z takich dwóch części i właściwie dwóch tematów. Pierwsze to zmiany kadrowe, o których opowie pan prezydent Grzegorz Giełk i druga część pan wiceprezydent Józef Motyka opowie o sytuacji związanej z opieką medyczną, podstawową opieką medyczną w naszym mieście. W takim razie oddaję głos panu prezydentowi. Proszę Państwa, ciąg dalszy, jeżeli chodzi o zmiany kadrowe. Z dniem 31 grudnia 2014 roku została przeze mnie wybrana nowa Rada Nadzorcza w Tarnobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. W skład tej Rady Nadzorczej wchodzi jako przewodniczący pan Cezary Dul. Doświadczenie, jeżeli chodzi o Radę Nadzorczą, w TBS-ie ma 5-letnie. Był w Radzie Nadzorczej, jak prezesem był prezes Brzezowski. Kolejną osobą w Radzie Nadzorczej jest pani Jolanta Majchrzak, a więc mój doradca do spraw organizacyjnych, i pan Grzegorz Ciszewski, radca prawny. Rada Nadzorcza z chwilą powołania, przewodniczący Rady Nadzorczej, znaczy to Rada Nadzorcza głosami 3-0, postanowiła odwołać z funkcji prezesa pana Stanisława Żmudę i na to stanowisko powołać panią Beatę Wójciak. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zmiany kadrowe, które nastąpiły w urzędzie, czy następują, to z dniem jutrzejszym na stanowisko naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji zostanie powołany pan Artur Anioł. Dotychczasowa pani naczelnik Anna Budziło została przeniesiona na stanowisko głównego specjalisty do spraw zamówień publicznych, a więc na to stanowisko, na którym była wcześniej. Komendantem został, dzisiaj podpisałem porozumienie z komendantem Straży Miejskiej, z panem Robertem Kędziorą. Został przeniesiony na stanowisko dyżurnego operacyjnego w Straży Miejskiej. W dniu jutrzejszym powierzam obowiązki komendanta panu Piotrowi Sawie, długoletniemu pracownikowi tejże straży. No i ostatnia zmiana, zastępcą naczelnika Wydziału Edukacji zostaje pani Agnieszka Kopeć, związana kiedyś z tym wydziałem, później zesłana na tak zwaną banicję do MOZE, z tej banicji powraca i zostaje zastępcą naczelnika Wydziału Edukacji. W takim razie przechodzimy do drugiej części i o zabranie głosu poproszę pana wiceprezydenta Józefa Motyka. Witam Państwa. Na dzień dzisiejszy sytuacja związana z funkcjonowaniem podstawowej opieki zdrowotnej wróciła do normy. Nie wiem, nie mamy pewności, że ta sytuacja nie będzie budzić jakichś komplikacji, ponieważ porozumienie zielonogórskie, które było stroną w tym sporze z Narodowym Funduszem Zdrowia, podpisało wstępne warunki, które umożliwiają negocjowanie umów. Natomiast warunkiem progowym była akceptacja lekarzy na to, żeby otworzyli przychodnie, i taki fakt miał dzisiaj miejsce od godziny 8. Wszystkie placówki podstawowej opieki zdrowotnej są otwarte dla klientów, czyli dla swoich pacjentów w Tarnobrzegu. W związku z czym sytuacja wróciła do czasu sprzed 1 stycznia. W związku z tą sytuacją również ta zastępcza uruchomiona przez SOR w szpitalu, przez oddział ratunkowy obsługa została wyłączona. Miałem kontakt dzisiaj w okolicach godziny 10 z dyrektorem Wiktorem Stasiakiem i ustaliliśmy, że zdejmujemy tą sytuację związaną z zabezpieczeniem dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej ze strony, jaka była udzielana przez szpital. W związku z czym sądzimy, że na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia co do funkcjonowania tej podstawowej opieki zdrowotnej i dostęp do lekarzy jest w pełni wykorzystany. Co do ilości pacjentów, no mamy taką analizę, ponieważ
monitorowaliśmy sytuację związaną z dostępem do lekarza rodzinnego we wszystkich dniach tej trudnej sytuacji, jaka wytworzyła się w mieście w Tarnobrzegu, ale i nie tylko w Tarnobrzegu, bo dotknęła to szerszy okręg, między innymi Mielec. Ilość pacjentów była znacznie niższa niż normalnie to obserwujemy, w związku z czym ta sytuacja nie była aż tak skomplikowana. Prawdopodobnie część pacjentów, która nie miała konieczności wizyty, tak odkładała swoją wizytę do lekarza i stąd ta sytuacja. Nadal monitorujemy sytuację, będziemy rozmawiać również z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego jeszcze dzisiaj i pewnie więcej szczegółów się dowiemy. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest opanowana i jest nadal monitorowana. To tyle w tej sprawie. Czy macie Państwo dane, ile w tym czasie tych zawirowań pacjentów skorzystało z opieki zastępczej w transmedii w szpitalu? Będziemy te dane mieć, ponieważ one są ze strony właśnie podmiotu, który świadczył te usługi. Nie zostaje nam jeszcze przekierowane. Czy jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie, czy nie związane z tym tematem, jeżeli już jest... Proszę bardzo. Mam dwa pytania. Pierwsze, środowiska rowerzystów, mówiąc ogólnie, które kiedyś interweniowały u nas w tygodniku w sprawie tych słynnych znaków na środku drogi, pytają, zwrócił się do nas, jeden z tych panów odezwał. Pyta po prostu, czy po zmianie władzy, zmianie prezydenta jest szansa, że te znaki ze środka z czasem znikną, bo poprzednio ten temat się pojawiał praktycznie co roku przez jakiś czas i nigdy nie został kwestionowany, nie było na co. Znaczy, to jest szansa, jest. Ja nie ukrywam, że już z przedstawicielami środowiska rowerzystów spotykałem się, no i tam jeszcze do takich spotkań dojdzie, także to nie tylko chodzi sprawa związana ze znakami drogowymi, ale ewentualnie z powstawaniem nowych ścieżek rowerowych, żeby były jak najbardziej dogodne dla rowerzystów. Dziękuję. I drugie pytanie jeszcze odnośnie klubu sportowego Siarka. Wiem, że konferencja miała się być ponownym roku, już parę dni, więc naprawdę nie dużo minęło tych dni roboczych. Odbyła się w nowinach, był artykuł, w którym tam pan prezes Dziedzic mówił, że to jeszcze kwestie niedogodane są z miastem odnośnie finansowania, czy coś na ten temat. To znaczy, konferencja będzie w następnym tygodniu. Spotkałem się w poniedziałek z prezesem Dziedzicem. No nie ukrywam, że na pewno miasto nie będzie przeznaczało takich pieniędzy, jak do tej pory przeznaczało. Miasto przeznaczało około 1 000 000 zł. W tym momencie, nie powiem, że uzgodniłem, prawda, ale zadeklarowałem, że te kwoty będą znacznie mniejsze, a więc na każdą z rund będzie po 300 000 zł. No i tutaj w gestii klubu będzie znalezienie sobie jakichś tam dodatkowych sponsorów. Nie ukrywam, że spółki miejskie przestaną sponsorować klub, bo spółki miejskie, no po prostu dysponując takim, a nie innym budżetem, na to ich nie stać. A więc w tym momencie prezes Sikoń rozwiązał umowę, jeżeli chodzi o sprawę reklamy. Kopalnia Siarki Machów w likwidacji też taką umowę rozwiązała. TBS też przygotowuje się do rozwiązania takiej umowy.